Zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądają zakupy w polskim wojsku? W 2017 roku zablokowałem podpisanie wielomilionowego kontraktu na drony uderzeniowe. Okazało się, że drony PGZ nie mogły trafić w cel lub nie wybuchały. Natomiast testy Warmate'ów wyszły świetnie, ale i tak zakup Macierewicz zablokował. Oczywiście PGZ doprowadzili do powstania tajnych raportów i Błaszczak wstrzymał kolejne zakupy. Na marginesie powiem, że Warmate'y kupują m.in. Turcy, Ukraińcy i Arabowie, to znaczy kraje, które prowadzą wojnę. Drony PGZ nie powstały do dziś. Na koniec zażądałem, aby przedstawiono, jaki procent drona z polskiej grupy zbrojeniowej jest produkowany w Polsce. Okazało się, że jest to sama głowica i kilka drobnych części. Cała reszta jest sprowadzana, głównie Chiny i chyba Izrael. Kurtyna. Czy chcesz, by oni nadal decydowali o twoim bezpieczeństwie?